Siemanko, siemanko, z tej strony Pociski i w tym odcinku pokażę wam naprawdę farta życia w tej gierce, bo to, co się stało w tej gierce, to jest naprawdę coś chorego i niemożliwego dla mnie. Ogólnie ta Bibi to gra totalnie jak gówno, więc nie przejmujcie się tym. Ja tutaj z Szelką tak naprawdę robiliśmy całą gierkę. Tak jak pokazałem wam wcześniej napis, oglądajcie do końca, bo będzie to naprawdę ważne info tam. No i co? Oglądajcie tutaj, na razie gierka toczy się normalnie, przeciwnicy grają zdecydowanie lepiej póki co. Ta Shelly i Bo grają naprawdę bardzo dobrze. Tamten Bull też, no ogólnie cały team bardzo ładnie gra u nich. Tej Bibi, no widzicie, gra jak syf totalnie, ale zabiła Bulla jakimś cudem, więc gratulacje dla niej. Tutaj znowu zabiła tego Bo, ale wydaje mi się, że miała lagi po prostu. Tutaj Shelly 0 IQ totalnie, ale zabiła mnie mimo wszystko, więc no. Tutaj Bull podjeżdża naszą Bibi, a raczej to Bibi Bulla, ale... Nie wiem, co powiedzieć o tej Bibi. Z jednej strony czasem grała jak gówno, a z drugiej strony czasem fajnie grała. Na przykład to, co zrobiła na początku, to uratowało nam gierkę naprawdę. Tutaj Shelly spróbuje coś zabić, ale ona tutaj zginie chyba. A nie, nie zginęła. To Bull prawie zginął. Dobra. A więc patrzcie. Przegrywamy 22 do 19. Teraz już przegrywamy 24 do 19, 26 do 19, no i co? Bibi 300 IQ bańkę puściła i patrzcie, co się tutaj teraz stanie. Zabiłem tego Bulla, pięknie Bibi mi odepchnęła i zabiłem tamtą Shelly. No naprawdę, mega, mega fajny mecz. Tutaj grałem sobie powerplaya tam wczoraj i nie zagrałem niestety, bo po prostu zapomniałem. No ale spróbuję teraz grać od tej pory całej już do końca. Tutaj została nam jeszcze jedna gierka w dzisiejszym dniu. A więc myślę, że możemy sobie zagrać. Zobaczmy, jak tutaj wygląda topka, jak się prezentuje. No ogólnie mega dobrzy ludzie i zagramy sobie jeszcze jedną gierkę w tej chwili. Także co, ja chyba się zamknę. No i oglądajcie. Do usłyszenia na końcu. I ogólnie, chciałem wam powiedzieć, że to ważne info to jest to, że będę organizował turniej. Nagroda niespodzianka. Turniej będzie trwał 3 miesiące. Pierwsza edycja turnieju zaczyna się w sobotę.
w tą sobotę dam wam znać ogólnie, wrzucę taki krótki film, to już będziecie wiedzieli, że jest turniej. Podam wam tam kod do drużyny i te 9 osób, które wejdzie, będą brały udział w turnieju. Nagroda niespodzianka. I nie wiem, co wam powiedzieć. No, subik, łapka, dzwon, reszta w komentarzu. Elo, pa, do następnego.